Czeski zdrajca narodu! Zdrajca narodu! Śmierć czeski zdrajca narodu! Zdrajca narodu! Śmierć czeski zdrajca narodu! Zdrajca narodu! Śmierć czeski zdrajca narodu! Raz sierpem! Raz młotem! Czerwoną hołotem! Raz sierpem! Raz młotem! Czerwoną hołotem! Precz komuną! Precz komuną! Proszę sobie zobaczyć tego człowieka, który jest z tyłu, na tym pomniku i przeczytać historię. Ja nie wiem, czy jakiś błąd historyczny nastąpił, jeżeli chodzi o myślenie u marszałka, prawda, sejmiku, ale tego człowieka nie można po prostu... Nie można jego uznać w ten sposób, że on jest jakimś patriotą. Rozumiem, że to jest kawał historii, ale w ogóle granie hymnu polskiego to jest skandaliczne. To jest skandaliczne. Nie może być tak, że gramy hymn, składamy kwiaty komuś, kto po prostu nic z polskością nie miał wspólnego. Takie słowa padały z ust osób, które zebrały się pod pomnikiem Świerczewskiego, aby zaprotestować przeciwko uroczystościom poświęconym jego osobie. Pod pomnikiem doszło do przepychanek. Historycy przyznają, że Świerczewski jest postacią kontrowersyjną. Generał Świerczewski jako dowódca II Armii Wojska Polskiego podpisywał wyroki śmierci wydawane na żołnierzy Armii Krajowej i na członków rodzącego się wówczas już podziemia antykomunistycznego, polskiego podziemia antykomunistycznego. Także on ma na rękach polską krew. On po prostu nie był Polakiem, on był obywatelem Związku Sowieckiego, oficerem sowieckim. Dodatkowe kontrowersje wzbudził fakt, że uroczystości pod pomnikiem Świerczewskiego dofinansował Zarząd Województwa Podkarpackiego, który na ten cel przeznaczył 10 tysięcy złotych. Jeśli ktoś chce sobie obchodzić urodziny Hitlera, Stalina albo rocznicę jego śmierci, czy generała Karola Świerczewskiego, niech je obchodzi. To jest jego sprawa. Do pewnego momentu. Do momentu, kiedy nie łamie prawa. Gorzej, tu dochodzi jeszcze do tego, że odbywa się to za pieniądze publiczne. Ja jako przewodniczący stowarzyszenia, które akurat z publicznych pieniędzy prawie nie korzysta, ale, że tak powiem, czasami się o nie stara, nie życzę sobie specjalnie tego, żeby za także moje pieniądze czcić kogoś, kto ma tak kontrowersyjną, że tak powiem, tak kontrowersyjny życiorys. Generał Karol Świerczewski, pseudonim Walter, był sowieckim generałem. Pod koniec wojny złożył podpis na 39 wyrokach śmierci na swoich podkomendnych, żołnierzach wywodzących się z szeregów Armii Krajowej. 29 z nich wykonano. Od tego, kto łamał prawo, są sądy, jest prokuratura. Ja przyjechałem dzisiaj uczcić pamięć tych wszystkich, którzy ginęli o to, za to, aby Polska po 45 roku była wolna. Uroczystości zorganizowane pod pomnikiem to element projektu Pamięć i Pojednanie jako niezbędny element pojednania polsko-ukraińskiego, realizowanego przez Stowarzyszenie Lepsze Dziś. Idea szlachetna, jednak organizatorzy zapomnieli zaprosić do tego dialogu przedstawicieli strony ukraińskiej. Ci, którzy przypadkiem znaleźli się na uroczystościach, nie kryli zdziwienia. O jakim pojednaniu można mówić w momencie, kiedy i o budowaniu pojednania na prawdzie, kiedy sam prowadzący kłamie jawnie i poszerza taką propagandę. Poza tym samo zorganizowanie to przy pamiętniku pomniku Świerczewskiego jest dziwne, bo ile mi wiadomo, Świerczewski więcej wymordował Polaków niż Ukraińców. I patriotyczne uroczystości polskie pod jego pomnikiem co najmniej mnie dziwią osobiście jako obywatela państwa polskiego. Stowarzyszenie Lepsze Dziś, które było organizatorem uroczystości, zdecydowanie odcięło się od działań generała Świerczewskiego. Jak tłumaczą organizatorzy, wykorzystywanie jego osoby było celowym zabiegiem nastawionym na wywołanie kontrowersji i przyciągnięcie uwagi mediów. Nie odcinamy się od oceny działań generała Świerczewskiego. Celowo podkreślaliśmy, że wykorzystanie postaci generała Świerczewskiego było zabiegiem marketingowym, żeby wzbudzić zainteresowanie oraz też tak być takim początkiem do dyskusji na temat rzetelnych stosunków polsko-ukraińskiej historii współczesnego wieku. I my oczywiście za to wyrażamy ubolewanie, jeżeli tą osobą i tym kontekstem zostali urażeni, czy zarówno Polacy, czy też Ukraińcy. Czyli co, przyznaje się panu błędu? Tak, oczywiście, że to celowe wykorzystanie wizerunku w celach marketingowych Świerczewskiego, kontrowersyjne, skuteczne, ale my oczywiście, jeżeli ktoś został urażony, tym przepraszamy za to. W uroczystościach pod pomnikiem wzięło udział około 100 osób. Zarząd województwa nie wyklucza cofnięcia dotacji przyznanej Stowarzyszeniu Lepsze Dziś, przyznanej na ich zorganizowanie.